Są takie momenty, dla których warto żyć. Obok pierwszego samodzielnie zrobionego siku, pierwszego pocałunku czy zdania egzaminu na prawo jazdy, takim momentem jest dla każdego z nas także pierwszy kontakt z epopeją narodową, czyli panem Tadeuszem. Jeśli lekcje na temat pana Tadeusza są jeszcze przed tobą, proponuję ci pójść za moim przykładem i uczynić z tej chwili coś wyjątkowego. Ubierz się na galowo, kup nauczycielce kwiaty i całą lekcję stój na baczność. Niecodziennie w końcu pochylacie się z klasą wspólnie nad książką, która uzyskała ten wyjątkowy status epopei narodowej. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? W tym materiale pochylę się nad tym właśnie pojęciem i postaram się odpowiedzieć na pytanie, którego dobrowolnie nie zadał sobie nikt nigdy. Czyli czym jest epopeja narodowa? Co to właściwie znaczy i czym jest pan Tadeusz? Co odróżnia tę lekturę od pamiętników 10-letniej Natalki, która też wierszem, też pod postacią symboli i też przy użyciu wyuzdanych porównań opisuje, dlaczego nie podoba jej się nowy samochód Friza albo jaki okres przechodzi teraz jej piesek. Ponieważ temat epopeja, jak i cała podstawa programowa są zawsze aktualne, zaczniemy odpowiedź na to pytanie od cofnięcia się około 1000 lat przed naszą erę do historii pierwszego eposu, czyli Iliady Homera. Co? Eposu? Czyżby ten materiał był jednym wielkim skamem i epopeja to tylko clickbait w tytule? Tak dokładnie, to clickbaity pozwoliły mi zgromadzić tak wielką publiczność i zhakować algorytmy YouTube'a, że zarabiam dziennie mniej więcej na bułkę. Będzie dobrze! Ale spokojnie, ponieważ jak już ustaliliśmy dawno, dawno temu na tym kanale, nic nie ma sensu, a epopeja to inaczej po prostu epos. Rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma pojęciami jest całkowicie sztuczne i dojdziemy do niego, ale epopeja i epos to w 99 na 100 przypadków dokładnie to samo. Epos to najstarszy pośród gatunków epickich i ojciec wszystkiego, co spotkacie na maturze albo w trakcie rozmowy z czatem GPT. Zaczyna się od inwokacji, w której narrator, ubezpieczający się od sytuacji, w której utwór czyta osoba, która intelektualnie jest gorsza niż deska do krojenia w szachy, mówi konkretnie, o czym będzie dane dzieło, jak należy je rozumieć i daje pierwszy popis stylistyczny. Wymyśliłem i użyłem. I stworzyłem to, co marzyłem. W inwokacji pojawiają się pierwsze porównania i odniesienia do bóstwa, państwa ukochanej albo innej wartości nadrzędnej, na której zależy autorowi. Inwokacja jest zabiegiem bardzo fair w stosunku do czytelnika, bo jest troszkę jak kontrolka check engine w 20-letnim Matizie D.U. To jasny sygnał, żeby oddalić się tak daleko, jak to możliwe. Pierwsze i ostatnie tego typu ostrzeżenie. Inwokacja lojalnie ostrzega przede wszystkim przed faktem, że epos czy epopeja napisane są literackim językiem, co jest ładnym określeniem na fakt, że taka lektura w nawet najprostszych opisach jest mniej jak książka, a bardziej jak sudoku na najwyższym poziomie trudności albo kostka Rubika z 20 rzędami. Iliada czy Odyseja to przykład takiej lektury, przy której możesz spędzić 30 minut czytając opis, przez cały czas będąc święcie przekonanym, że czytasz historię jakiegoś boga, bohatera narodowego albo poznajesz mit grecki, który zaraz skończy się jakimś rozwalającym ci głowę morałem, a wszystko to na koniec okazuje się być opisem kamienia, koło którego płynie rzeczka. A co no? I to jest dosłownie jedyna informacja, jaką wyciągasz z tych, powiedzmy, czterech stron tekstu. Dlaczego? Kolejny element charakterystyczny dla eposu to konkretnie określona tematyka albo fabuła. Ta, choć najczęściej wielowątkowa i złożona jak hybryda Gry o Tron i instrukcji złożenia zamku z Lego, którego trzeba włożyć do szafki z Ikei, zawsze opowiada o wielkich i emocjonujących wydarzeniach. Wiedz, że coś się dzieje. Antyczne eposy jak Iliada czy Odyseja opisywały na przykład czyny legendarnych, mitycznych lub historycznych bohaterów na tle życia zbiorowości, bądź życie całej społeczności w przełomowych chwilach dziejowych. W prawie każdym eposie i w prawie każdej epopei narodowej ważne jest też tło historyczne lub kontekst kluczowy z perspektywy jakiejś zbiorowości, na przykład narodu czy grupy etnicznej. Przy naszej epopei narodowej jest dość jasne, że mamy utwór o narodzie, który nie ma państwa. Romantyzm i no ogólnie ten vibe. Polska góra! Zapraszam swoją drogą do mojego materiału o romantyzmie. Inna cecha klasycznego eposu to tak zwany patetyczny styl. To co innego niż literacki język, ale także lojalne ostrzeżenie, żeby tutaj lepiej po prostu nie wchodzić. Patetyzm, czyli podniosłość utworu sprawia, że przez sam fakt, jak jest napisany czy stworzony, już wiemy, że jest poważny. Ten zestaw literackiego języka i patetycznego stylu sprawiają, że po przeczytaniu dwóch zdań wyjętych z jakiejkolwiek lektury typu epos czy epopeja, tętno spada ci do 7 uderzeń na minutę, ale dalej z jakiegoś trudnego do wytłumaczenia powodu stoisz na baczność.
Utwory, które określilibyśmy mianem eposu czy epopei, pękają od środków stylistycznych podkreślających wagę i taką ważność czy złożoność danej tematyki, a szczególne miejsce pośród tych narzędzi właśnie do takiego przesłania zajmuje tak zwane porównanie homeryckie. Porównanie homeryckie to takie, które poza samym faktem wprowadzenia odwołania, czyli prezentowania jakiejś myśli przy pomocy jakiegoś na przykład obrazu, rozciąga ten właśnie obraz do takiego poziomu, w którym odbiorca czuje, jakby wpadł do pralki nastawionej na wirowanie. Gdybym chciał za pośrednictwem porównania homeryckiego pokazać na przykład bezsens i uznaniowość statusu tak zwanej epopei narodowej, nie powiedziałbym po prostu, że ma to tyle sensu, co nic. Powiedziałbym raczej, że status ten i fakt, że jest jedna lektura, która właśnie jest tą epopeją narodową, a inne nie, jest jak pójście na pastwisko z owcami kameruńskimi, z których każda wyróżnia się wyjątkowym charakterem i nosi ślady traumy związanej z migracją jej ludu aż z dalekiej Afryki, i spróbowanie wybrania sobie jednej z nich i później namówienia jej do tego, że od dzisiaj jest pięknym i uroczym koteczkiem. Co? No, nie ma to sensu, czyli znaczenie jest takie samo, ale w epopei wszystko trzeba przekładać za pośrednictwem historii, która do znaczenia przekazu nie wnosi absolutnie nic. A co no? Dobra, ale żeby serio nie robić ze sformułowania epopeja narodowa clickbaitu, dosyć o klasycznym eposie, takim właśnie homeryckim, czyli epopei, albo eposie, czyli klasycznej epopei. Przejdźmy do tego, co wyróżnia albo po prostu charakteryzuje bardziej konkretnie naszą epopeję narodową, czyli Pana Tadeusza. Jak już wiesz, te klasyczne eposy były zawsze podniosłe, co oznacza, że autor niespecjalnie pozwala sobie na żarty czy ironię, a co dopiero na obrazowanie postaw czy zachowań takich jednoznacznie złych, jak na przykład pijaństwo. Panie Tadeuszu, sporo jest żartów oraz ironii, sporo jest też krytycznego podejścia, chociaż dobrze poukrywanego między opisy grzybów, lasów i robienia bigosu. Mickiewicz pozwala sobie na takie drobne mrugnięcia okiem do czytelnika, rezygnuje ze stylu takiego super podniosłego na rzecz wiernego, czy bardziej wiernego oddania swoich uczuć, ale też przede wszystkim wiernego i barwnego zobrazowania szlachty, którą opisuje. Jeśli szlachta jest, jakbyśmy powiedzieli, rubaszna, to bohaterowie Pana Tadeusza również są rubaszni. Dwie pozostałe różnice, prawdopodobnie najważniejsze pomiędzy naszą epopeją a klasycznymi eposami starożytnych, to narrator i temat utworu. No więc po kolei. Narrator w Panu Tadeuszu zaangażowany jest żywo w świat, który opisuje. W przeciwieństwie do klasyków, gdzie narrator to taki w domyśle dziadek leśny, który przy ognisku opowiada ci historię, w naszej epopei narodowej nie kryje on sympatii do Polski i prezentuje historię mocno stronniczą. Kocha nasz kraj, kocha rzeczywistość, którą opisuje, miłość ta wylewa się z każdej kartki naszej lektury, tak samo jak pot i łzy osoby, która tę lekturę czyta. Narrator odkrywa się już w inwokacji, gdzie mówi, że opowiada o wydarzeniach, które zna, których był uczestnikiem, jest więc nieobiektywny i bardzo mocno zaangażowany. Chce wolnego kraju i wolnego państwa. Jeśli chodzi o temat utworu, to w przypadku naszej polskiej epopei narodowej jest to oczywiście kontekst historyczny i naród polski. Czasy zaborów i napięcia znane jako wojny napoleońskie, które rozpaliły w Polakach podobną nadzieję na odzyskanie niepodległości, co kaszlnięcie polonistki nadzieję na odwołanie sprawdzianu z lalki. Mickiewicz głównym bohaterem swojego utworu, jak przystało na lekturę będącą najważniejszym dziełem z punktu widzenia narodu polskiego, uczynił oczywiście Litwę. Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Nie no, w sensie z jednej strony wiadomo, że ta Litwa z inwokacji to taka trochę Litwa, ale bardziej Polska, a już na pewno chodzi o naród polski. Ale i tak, śmieszne, że najważniejsze zdanie w literaturze tego kraju, które nawet osoby walczące na każdym kroku z edukacją znają na pamięć, zawiera w sobie apel do dosłownie innego, istniejącego, całkowicie niepodległego kraju. Poznanie tego faktu to jeden z tych momentów, w którym system edukacji odkrywa dziurę w Matrixie i na kilka sekund zaczynasz wątpić. Ale spokojnie, bo po chwili otrzymujesz kolejne dzieło i kolejną gotową interpretację, która już nie razi tak mocno w oczy i wszystko się zgadza. W każdym razie, bohater zbiorowy, jakim w Panu Tadeuszu jest szlachta polska, a szerzej cała Polska, jej duch narodowy, jej historia, historia szlachty, grzybów, tradycyjnego polowania, kłótnie, miłości, nienawiść do siebie i do tego, co obce, to wszystko czyni z Pana Tadeusza epopeję awangardową i skrojoną pod potrzeby naszego konkretnie narodu, co sprawia, że nie jest to no właśnie taki typowy epos, tylko polski epos, epopeja narodowa. Czy to jest jasne?
warto na koniec zmierzyć się z pytaniem, które bez wątpienia zadaje sobie każdy z nas przynajmniej raz dziennie. Kto albo co decyduje o tym, że dzieło staje się epopeją? Odpowiedzi są moim zdaniem dwie. Po pierwsze taka, że o tym, co jest epopeją, a co już nie, decyduje zbiór czynników, które z uśmiechem na ustach i głębią intelektualną przypominającą deskę do krojenia przedstawi ci nauczycielka przy okazji omawiania Pana Tadeusza, które sprowadzić można w sumie do tego filmiku, czyli wszystkiego, co do tej pory wymieniłem. Druga odpowiedź, dużo bardziej ambitna, ale też ryzykowna, bo po raz kolejny łamiąca Matrixa edukacyjnego, trochę jak ten moment z Litwą w Inwokacji, jest taka, że epopeję narodową tworzy się mówiąc, że coś nią jest. Tak jak na teście wielokrotnego wyboru, obydwie te odpowiedzi, które właśnie teraz wymieniłem, mogą być prawdziwe naraz. Z tym, że ta pierwsza, niczym kocyk jesiennym wieczorem, daje ci komfort i sprowadza rozważania o epopei i eposie do wyuczenia się kilku charakterystycznych cech tego utworu. Druga z kolei sprawia, że podpinasz się do intelektualnej nirwany, przy której cała wiedza zgromadzona przez ChatGPT i podobne algorytmy robi podobne wrażenie, co słoik przetworów twojej babci. Czyli w sumie całkiem spore. Także to do ciebie należy decyzja, którą pastylkę wybierasz. Nie ma to też na końcu w sumie żadnego znaczenia, no ale mam nadzieję, że to był na koniec taki ciekawy eksperyment intelektualny, dzięki któremu dodałem ci kilka punktów IQ. Tym optymistycznym akcentem dodania kilku punktów IQ zakończymy rozważania na temat epopei narodowej, która moim zdaniem, tak szczerze, to jest epopeją, dlatego że wszyscy dookoła mówią, że jest epopeją, więc musi nią być. Życzę ci cudownego dnia i wielkie dzięki, że oglądasz moje rzeczy. Cześć!